Witam, kolejny miernik, jaki mam do sprzedania. Do kolekcji by też chciał Grundig MV5, miliwoltomierz, dwa kanały wejściowe. To jest na tyle fajny miernik, że ma jeszcze pomiar mocy na 4,816. Podłącza się sztuczne obciążenie, bierze się napięcie ze sztucznego obciążenia, no i mamy taką skalę 1 do 10 W. Mamy maksymalnie razy 10, czyli do 100 W możemy sobie mierzyć orientacyjnie. Miernik był przeze mnie naprawiany, nie kalibrowałem go niestety. Myłem, czyściłem, był naprawdę w takim sobie stanie nie najlepszym. Opiłki były w ustroju pomiarowym, ustrój był zablokowany, więc ustrój był naprawiany przeze mnie, czyszczony. Tu jest dioda LED wstawiona. To nie wiem co to jest. A jakież wejścia z tyłu są. Tu jest kalibracja na 1 V kanału B. Kalibrujemy sobie na 1 V potencjometrem. No mówię, miernik trzeba dopracować. Prawdopodobnie masa miernika i wejść jest połączona z obudową, z ziemią. To wtyczka jest uziemieniem i należałoby transformator separacyjny stosować. To tak na wstępie. Taki zakres ustawiony 100 mV. Sprawdźmy sobie działanie miernika. No wiem, miernik trzeba skalibrować przede wszystkim. Tu nie ma lustra, więc jest efekt paralaksy. No mamy. Jest. Dajmy sobie 660 mV. O, widzę, że no to jakby się trochę ustro rozjechał. 60, no. 60 mV, a mamy. Jest. No skala nie jest skala liniowa przede wszystkim. Musimy widzieć. Proszę zobaczyć, że skali on nie ma liniowej. Tak jak w Meratoniku. I też trochę te wskazania nie są liniowe niestety. No ale no mówię, chcę pokazać, że miernik działa. Jakieś pole do popisu jest, jakby kto sobie chciał, bo mówię, fajny mierniczek, u mnie na półce leży, niepotrzebny mi po prostu, że jest i... Jest, dobra. Weźmy sobie 300. Podam sobie volta jednego. Dobra. No tu jest troszkę gorzej. 250 miliwoltów. A tu mamy. Jest. No weźmy sobie. Jest. 300 miliwoltów. No. Z pewnością trzeba by pokręcić w środku czym. A weźmy 150. Ja chcę pokazać, by osoba kupująca wiedziała, na czym stoi. A nie, o panie, sprawne, działa. Jest, 150. Jest, dobra. My tak sobie weźmy 3 volty. Dobra, to mówię, nie chcę mi się naprawdę machać, jest późno. Jeszcze mam zajęcie i mówię, w wolnej chwili tylko chcę. Mamy 3 volty, to dajmy sobie 2 volty. No dobra, dajmy sobie 1,9 V. 1,9 V. Teraz proszę sobie zobaczyć. Dajmy sobie 3 volty. 3 volty. Jest. Proszę sobie zobaczyć. Częstotliwość pomiarową mamy 1 kHz. Dobra, to mówię, sprawdziłem wejście B, tak orientacyjnie. Mówię, miernik działa, trzeba go skalibrować, trzeba go dopieścić przede wszystkim. Fajny, duży ustrój, on jest duży, ten miernik jest. Proszę sobie zobaczyć, on jest duży. Weźmy sobie tak dłoń, to mówię, o, jest.
Trzeba mieć kawałek mięsa na biurku. Dobra, no to teraz weźmy to wejście A, sprawdźmy. Wejście A jest w miliwolt, do 300 mV, ale tu jest tłumik plus 60 dB, czyli razy 1000. Czyli tu możemy sobie wziąć, mam sobie 10 mV. A i trzeba włączyć kanał, dobra. No to jeszcze za dużo. A, 1 mV, dobra. Dobra. No, mamy 1 mV. To weźmy sobie 1 mV. To mamy 700 mikrowoltów, tak? Dobrze mówię. 1 mV, 700 mikrowoltów, 1000 mikrowoltów, miliwolt. A mamy zakres miliwolta. Jest. A teraz sobie zoomy 1 mV. Dajmy sobie 3 mV. Jaki ja tam zakres włączyłem? Dobra, to weźmy sobie 10. Ok. MV. 80 mV brakuje. Dobrze. Weźmy sobie 10. No to sobie weźmy na 100. 10, to zoomy sobie 40. Nie, 10. 4 mV. Zoomy sobie 9,5 mV. Ja chcę po prostu, żeby osoba kupująca jakiś obraz miała tego, co kupuje. I po prostu wiedziała, na czym stoi. Tutaj jakby ten wskaźnik... No nie, to jakaś kalibracja może byłaby wymagana. Bo mamy 10 mV. No, brakuje troszeczkę. Jest, to weźmy sobie 100 mV. Przejdźmy sobie na volt, dobra. 100 mV. To weźmy sobie 800. 100 mV, 80 mV, bo żeby się myli. Dobra. No. Prawie 3. No tu też trzeba wiedzieć, że są różne klasy przyrządów pomiarowych, przypominam. Ale no mówię, trzeba być świadomym, na co się piszemy, czy sobie to doszykujemy, bo mówię, on był naprawdę w paskudnym stanie. I nawet, no mówię, myłem elektronikę w nim. Przełączniki wszystko myłem. Woda, mydło, najlepsze czyściwo. Mamy 100 mV, tak? 100 mV. No, brakuje 1,5. Weźmy sobie 300. I weźmy sobie 220. O, trzeba będzie kalibrację zrobić. Mamy 220. No to brakuje na 9. Weźmy sobie 300. Mamy 300. Na 15 brakuje. Jest. Mówię, w instrukcji nie było tak ściśle opisanej kalibracji. Opisane na schemacie. I dlatego go nie kalibrowałem. Ze względu na to, że no mówię po prostu...
Nie znam niemieckiego. Schemat jest dostępny, cała serwisówka jest tego miernika. Dobra, teraz sobie włączymy Tumigazy 1000. Razy 1000 mamy. Teraz sobie zróbmy 3. Mamy 1000, czyli mamy 1000 mW. Mamy woty, mamy 300. Zaraz, żebym się nie pomylił. 1000. Jeden, tutaj mamy 1 volt w tej chwili na skali. Mamy 300 mV. Tak. Mamy. Jest. Dobra. To weźmy sobie 10 razy 1000. Dobra, to weźmy 3. Będzie tak, żeby mi zasilanie wydało. 3 volty. Dobra. Teraz się przełączę. No i zróbmy sobie volt. Mamy 1 volt. Jest. Zróbmy sobie 2 volty. I zróbmy sobie 3 volty. No mówię, nie będę bardziej go testował, mówię, no trzeba troszkę na nim popracować sobie jeszcze. Ja go umyłem, wyczyściłem, poskładałem, wyczyściłem jarzmo magnetyczne w nim. Miernik, no miernik żyje, mówię, no wymaga tego dopieszczenia. Miałem wobec jego plany się skończyły i po prostu dałem sobie spokój, skończył też na półce. Co jeszcze można powiedzieć? No, ten pomiar mocy, ale mówię, do tego mam oscyloskop, cyfrowy ma funkcje matematyczne, więc po prostu już tak nie trzeba. Nie wiem, dlaczego to tak jest filtr, no zobaczmy. Nie wiem. Tam z tyłu gniazda są. Zaraz będzie drugi filmik opisujący, po prostu pokazujący stan jego. No, miernik sprzedaje jako uszkodzony do naprawy, do kalibracji. No tu jest, dobra, nie będę opisywał, dobra. Jeśli ktoś by sobie chciał, no to mówię, wie na czym stoi. Mówię z góry, że trzeba nad nim popracować, sobie jakoś go wyszykować, wczytać się w tą niemiecką instrukcję. Tam na schematach są opisy. Dzielnik wejściowy, mają kondensatory, trymery do kompensacji. On chyba jest do 1 MHz, z tego co pamiętam. Czyli ma takie większe pasmo pomiarowe. Stąd ta kompensacja wyjściowa. Więc mówię, to nie jest dla amatora miernik, że amator sobie kupi, który nie ma zaplecza technicznego i go sobie wyszykuje. To jest po prostu miernik, jeśli ktoś czuje się na siłach, ma ochotę, chciałby go na biurko, no to musi się liczyć z tym, że musi nad nim popracować kilka dni. W wolnej chwili. Po prostu zobaczyć, spróbować go skalibrować, skompensować, bo mówię, to są mierniki małych częstotliwości, więc musi być kompensacja, żeby ta charakterystyka przenoszenia, to wszystko się zgadzało. To nie jest taki zwykły multimetr chiński. No to już miernik to ma już 30 lat. Jak mówię, podobna wersja jest oscyloskopem. Mały oscyloskop jest. No to było wszystko dla serwisu robione. Mam w podobnym stylu wykonany taki szukacz sygnałów serwisowy. No i miałem do niego na nim, ale mówię, miejsca nie mam. Ten signal tracer,
czy jak tam to się wymawia, zostawiam sobie, a ten mianik się wyzbywam. No przede wszystkim mówię, jeśli ktoś by go chciał sobie wyszykować, to jest bardziej ukierunkowanie dla ludzi, którzy serwisują sprzęt audio ze względu na pomiar mocy do 100 W. No i może jakieś tam ustawianie prądów podkładów, no bo mówię, jako miliwoltomierz napięć przemiennych małej częstotliwości. Dobra, za chwilę będzie drugi filmik z jego wyglądem.